Za każdym razem, kiedy w waszym życiu miało miejsce ryzykowne zachowanie, powinniście rozważyć wykonanie testu na HIV. Taki test jest bardzo prosty. Polega na pobraniu krwi, w której sprawdza się obecność przeciwciał przeciwko wirusowi HIV. Te przeciwciała pojawiają się we krwi dopiero jakiś czas po zakażeniu. Dlatego badanie powinno się wykonać 3 miesiące po ryzykownym zachowaniu. Badanie możecie wykonać praktycznie w każdym laboratorium, ale najlepiej wykonać je w punkcie konsultacyjno-diagnostycznym, bo tam zrobicie je anonimowo i bezpłatnie. Pełną listę takich punktów możecie znaleźć na stronie internetowej www.aids.gov.pl. To jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, czy jest się zakażony. Dlatego, że po pierwsze, można wtedy chronić innych, a po drugie, można zadbać o własne zdrowie i życie. Bo z HIV można żyć. I to wiele lat. Tylko trzeba o tym wiedzieć. Ostatnio pojawiła się nowa moda dotycząca testowania. Osoby, które chcą być razem, wspólnie idą na badanie i wspólnie odbierają wyniki. Myślę, że taka postawa dowodzi dużej odpowiedzialności. I na pewno jest to moda warta kreowania. Dlatego namawiam was, jeżeli już znajdziecie swoją partnerkę czy partnera, to jeszcze zanim poniosą was namiętności, idźcie zrobić razem test na HIV. To będzie piękny dowód waszej wzajemnej miłości i szacunku. I świetny początek waszego związku. Wiem, o czym mówię, bo ja taki test też sobie zrobiłem. Nazywam się Kacper Kuszewski. Jestem aktorem.